Tak? Mam nadzieję, że będzie warto. Daj mi. Wezmę się za to. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Nie pogardziłbym łykiem krzepkiego, krasnoludzkiego trunku. Ribald Kramarz, do usług. Targ Przygody to najlepsze miejsce na zakupy w całym Faerunie. Najszerszy wybór, najniższe ceny i żadnych tam ładnych obrazków. Jeno sam towar, do wyboru, do koloru. Ribald Kramarz, że będzie warto. Targ Przygody to najlepsze miejsce na zakupy w całym Faerunie. Najszerszy wybór, najniższe ceny i żadnych tam ładnych obrazków. Jeno sam towar, do wyboru, do koloru.
Czy to ważne, wieśniaku? Zazwyczaj nie rozmawiam z takimi jak ty, ale witaj. Witajcie, klienci. Pozdrawiam was. Wezmę się za to. Zrobione. Już tam jestem. Fejno! Jeśli się nie mylę, to właśnie ciebie szukam. Nie chodzi o to, czego ja chcę, ale co mogę dla ciebie zrobić. Tak, Imoen. Tak ma na imię. Dziewczyna popełniła błąd i rzucała czary w mieście, które nie przepada za magią. To się nazywa pomyłka. Pewnie chcesz ją znaleźć. Fajno! Ja sam niewiele wiem. Ale to nie jest odpowiednie miejsce na taką rozmowę. Znam lepsze. To niedaleko stąd. Może od razu cię tam zaprowadzę. Chyba że z jakiegoś powodu nie chcesz ze mną iść. Po co miałbym zastawiać na ciebie pułapkę? Fajno! Miło cię znowu widzieć! Tak, zrobię to w mgnieniu oka. Powiem otwarcie. Znam potężną grupę, która może ci pomóc. Oni mogą znaleźć i czarodzieja, i tę młodą kobietę. Ale oni mogą zrobić coś więcej niż tylko podać informacje. Mogą zorganizować ratunek twojej młodej damie.
Umowa zostaje zawarta i masz jakiś cel, choć bardzo odległy. Twój nowy przyjaciel zapewniał, że złoto może otworzyć drogę do Imoen, ale wiesz na pewno, że końcowy rachunek nie ograniczy się tylko do złota. Ale przyda się każda pomoc i choć cena jest może wysoka, to w końcu wiesz, co robić. Jeśli znajdziesz Imoen, trafisz też do Irenikusa i usłyszysz odpowiedź na gnębiące cię pytania. Oto więźniowie zatrzymani w czasie zamieszek na promenadzie Wokin. Co o nich wiemy? Nic, za wyjątkiem imion. Ten mak to Jon Irenikus, dziewczyna zaś to Imoen. Nic nie zrobiłam! To on zrobił! Cicho, dziecko. Pozwól, niech głupiec wyda swój osąd. Czemu ten człowiek nie był skuty? Czyż nie zabił czterech z was? Nie ośmieliliśmy się zbliżyć. Mimo wszystko w końcu się poddał. Co z nimi zrobimy, panie? To odmieńcy. Niechaj zgniją w czarowięzach. Daj mi jakąś wskazówkę, skoro trzeba to zrobić. O raju, poszukiwacz przygód! No, więc dokąd teraz, nieustraszony przywódco? Czekam, tak? Najlepiej mi to zostawić. Szybciej z tym! Żadna sprawa. Nie podchodź, bo pożałujesz. Daj mi jakąś wskazówkę. Załatwmy to szybko i boleśnie. Stój w miejscu. Czekam. Mam nadzieję, że będzie warto. Na powitanie! Kolejka dla wszystkich! Ciekawi mnie jedna rzecz, przyjaciele. Poszukuję drużyny gotowych na wszystko ludzi do pomocy w szlachetnym zadaniu.
Czego teraz łachmy to? Mój topór jest cholernie napalony. Tak? Wezmę się za to. O co chodzi? Daj mi zrobione. Tak, mam nadzieję, że będzie warto. Szybciej z tym! Daj mi jakąś wezmę się za to. Zrobione. Spójrzcie na przeklętego droła, którego tu sprowadziliśmy. Moi bracia to zła i mroczna istota. Istota zepsuta i fałszywa, której chodzi tylko o nasze zniszczenie. Ta kreatura bezmyślnie przyszła do nas, bracia moi, myśląc, że nie zwrócimy na nią uwagi. Powiedzcie mi, co powinniśmy z nią zrobić? Spalić ją! Do ognia z nią! Spalić mroczną elfkę! Tak, spalić elfa! Jej czarni, diabelscy bracia wyszli z podziemnych domów i zabili mojego ojca i brata! Mówię wam, oni wszyscy są źli! Wszyscy! Zatem spalimy droła! Zbierzcie się w koło, moi bracia! Patrzcie, jak wola Beszaby triumfuje nad plugawym złem! Wy, Rywin, jesteście obłąkani? Żadnemu z was nie wyrządziłam najmniejszej krzywdy. Chcę jedynie uniknąć ciągłych nagabywań i zaczepek. Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego? Nic nie zrobiłaś? Jesteś mrocznym elfem. Może nie? To wystarczający powód. Zamilcz, zła istoto! Zaraz objawi się tutaj potęga pani Zamentu! Ha, prawda! Na stos z nią! Spalić ją! Nie! Now, Olot Plindial! Wypluwaj z siebie swoje złe słowa, mroczny elfie, ale przygotuj się do podróży! Podróży do następnego świata!
Błagaj o wybaczenie, błagaj o zbawienie! Módl się, aby uratowały cię oczyszczające płomienie! Uklęknij i wyznaj swoje grzechy! Szar, moje wyzwolenie spoczywa w twoich rękach. Czekaj, poznaję cię. Czekam. Bogini, niech będą dzięki, że zjawiliście się na czas. Co robisz? Dlaczego wtrącasz się w wyroki Beszaby? Ludzie muszą zobaczyć jej wolę! Sprzymierzeńcy plugawej istoty! Sojusznicy Droa! Nie można do tego dopuścić! Droł umiera! Zaczynajcie! Tak, już tam jestem. Nie ma litości dla... Oto moja zemsta! Stają przeciw nam! Niewiernemu! To nie w porządku! Tego teraz łachmy to! Daj mi jakąś wskazówkę. Załatwmy to szybko i boleśnie. Topór jest cholernie napalony! Czekam. Zawdzięczam ci życie, Abil, po raz kolejny. Nie sprowokowałam ich ataku, przysięgam. Szłam spokojnie przez miasto, kiedy ten człowiek rozpoznał mnie mimo przebrania. Żal, Kales. Tak, Abil? Ustan za dost. Czekam na twoje rozkazy.
Daj mi jakąś wskazówkę, skoro trzeba to zrobić. Szar prowadzi mą dłoń. Czekam. Tak, najlepiej mi to zostawić. Czy interesuje was zakup pewnych towarów, przyjaciele? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? To zaprawdę zły człowiek. Wuj Podrapek wygląda przy nim jak święty. Niezależnie od tego, zdaje się, że ponownie wyleciałem z czarnego rynku. Słyszę cię całkiem dobrze. Daj mi jakąś... żadna sprawa. Na chwałę Amn! Ciesz się, przyjacielu.